Chorzy w Działdowskim Szpitalu, a w szczególności osoby starszej mające problemy z obsługą nowoczesnych technologii mają problem z kontaktami z bliskimi. Mamy pomysł, jak możesz pomóc. Mamy taki pomysł w szpitalu i mamy taką prośbę do e, ludzi, ewentualnie wolontariuszy spoza szpitala, którzy by nam zechcieli poświęcić troszkę czasu, e, a mieli jakieś przynajmniej minimalne umiejętności komputerowe. O co chodzi? E, od marca tego roku z powodu COVID-u, zarówno oddział wewnętrzny, jak i cały szpital jest całkowicie zamknięty. Całkowicie zamknięty dla osób spoza, szczególnie dla osób odwiedzających naszych chorych pacjentów. Tego nigdy nie było. Ja pracuję 30 lat. Rzeczywiście, co roku w sezonie grypowym zamykaliśmy oddział na 2-3 tygodnie dla odwiedzających, nie dla nikogo innego, ale takiego całkowitego zamknięcia półrocznego ja nie pamiętam. Siłą rzeczy jest tak, że nasi pacjenci, szczególnie te starsze osoby, czują się wyobcowane, nie mając kontaktu z, z rodzinami. Państwu, młodym osobom wydaje się to dziwne, ale ja często widzę, że starsza chora osoba albo nie ma komórki, albo nie umie się nią posługiwać, nie umie odebrać, nie umie, nie umie porozmawiać, nie umie wybrać telefonu. Personel nasz, o ile ma chwilę czasu stara się w tym pomóc, ale to się często nie udaje. Ale często ci ludzie po prostu nie mają telefonów komórkowych. Już o w ogóle abstrahuję od tego od nowoczesnych mas mediów, które nam pozwalają widzieć się w czasie rozmowy. I stąd ten nasz pomysł, żeby poprosić. Chętnych ewentualnie o to, żeby tacy wolontariusze, którzy mają elementarne pojęcie o mediach, o elektronice, na telefonie komórkowym, o komputerze, to nie trzeba być jakąś gwiazdą wielką, codziennie powiedzmy, jedna osoba przyszła na dwie godziny do szpitala i po umówieniu się na prośbę albo rodziny pacjenta albo samego pacjenta my byśmy udostępnili sprzęt komór yy, yy, sprzęt yy, laptopy albo tablety yy, przyznam że nawet jeszcze nie wiem czy to by w tym funkcjonowało ale mam zapewnienie od dyrektora że w razie czego yy, sprzęt będzie żeby taka starsza chora osoba mogła porozmawiać ze swoją najbliższą rodziną widząc się z nimi yy, dla mnie yy, to dawało nam parę rzeczy. Przede wszystkim zmniejszyłoby niepokój jednych i drugich. Rodzinę o pacjenta, no bo go widzą. Pacjenta o rodzinę, że się tam nic nie dzieje, że widzi znajome twarzy. Ludzie, którzy są spokojniejsi, szybciej zdrowieją. Po drugie, no ta rodzina też by widziała, że ten pacjent jest. No jak się ma, tak się ma oczywiście. Nawet jakby był słaby, bo rozumiem, że ta osoba by pomagała, gdyby się przerwało połączenie, żeby to wznowić. To no, są techniczne rzeczy. Yy, I być może, to jest też dla nas lekarzy ważne, yy, byłoby może troszeczkę mniej telefonów yy, o stan zdrowia z niepokojem, z tym wszystkim. Ja rozumiem niepokój rodzin. Ale jeżeli jestem sam lekarzem dyżurnym w weekend albo po południu i jestem zasypywany telefonami o stan pacjenta, to ja nie mam czasu po prostu zająć się tymi pacjentami, nowymi przyjęciami, pogorszeniami. Bo, muszę, od, bo o, muszę rozmawiać przez telefon. Przyznam szczerze, że zdarzało mi się parę razy przerywać takie rozmowy, no bo muszę lecieć do, do pacjenta, z którym się coś dzieje, albo do przyjęcia. Także mam nadzieję, że w jakimś sensie by nas też to troszeczkę obciąży, odciążyło i stąd ten pomysł. Przyznam, że ja tego sam nie wymyśliłem. Widziałem, już nie pamiętam, czy w internecie, czy w telewizji z jakiegoś szpitala taki materiał, że, że, że takie coś istnieje. Więc na początkowo. Jeżeli będą oczywiście chętne osoby, widziałbym to dla oddziału wewnętrznego, na, na, byłaby, byłby jakiś kontakt, czy y, internetowy czy telefoniczny, żeby po prostu się zmówić. Na przykład w poniedziałek jest taka możliwość od godziny 17 do 19. Chętne osoby zapisują się albo ze strony rodziny, albo ze strony pacjentów, Te, Ci wolontariusze jakby y, przy pomocy naszych mass mediów, czyli naszego y, konta internetowego, naszego telefonu, uzgadniają. To wszystko i na parę minut do parunastu minut, taka starsza osoba może sobie porozmawiać ze swoimi najbliższymi. Widziałbym to w ten sposób, żeby preferowane były przede wszystkim starsze, bezradne osoby, te osoby, które się przykute są do łóżka, te, które nie mają telefonu komórkowego, także takie osoby, które długo już leżą u nas, prawda? Ale jakby było mniejsze zainteresowanie, to oczywiście mogliby to robić wszyscy. Krótko rzecz biorąc, gdyby w miarę młode osoby, które mają trochę czasu, mające elementarne pojęcie o internecie, o telefonii komórkowej, miały chwilę czasu i chcieli, chcieliby pomagać jako wolontariusze w ten sposób właśnie ułatwiając nawiązanie kontaktu między pacjentami oddziału wewnętrznego a ich rodziną, bardzo bym prosił o zagłaszanie się. Osoby chętne do pomocy mogą się zgłaszać telefonicznie do sekretariatu oddziału wewnętrznego pod numerem 23 697 22 11 wewnętrzny 191. Zapraszamy do kontaktu. Teraz i Ty możesz mieć wpływ na poprawę zdrowia i samopoczucia pacjentów.